Chrystus rodził się. Chrystus się narodził. Uwielbiajmy Go. Drodzy bracia i siostry, słuchacze Radia Maryja i telewizji Trwam. W kościołach wschodnich w okresie świąt Bożego Narodzenia Kościół w szczególny sposób wielbi Boże Narodzenie, Świętą Rodzinę, Narodzonego Pana w ikonie. To jest obraz, przez który my widzimy głęboką rzeczywistość nadprzyrodzoną. Widzimy gwiazdę, która prostopadle spoczywa na Bożym Synu. To jest zejście Słowa Bożego, które stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. W tym momencie bóstwo zjednoczyło się z człowieczeństwem, a tym samym Chrystus, jak mówią dokumenty Kościoła, zjednoczył się z każdym z nas. Rozpoczyna się nasza droga od narodzenia do wieczności. Chrystus rodzi się w stajence, która na ikonie przedstawia głęboką taką jaskinię ciemną, a Chrystus jest jasny w jasnych pieluszkach. Kościół wschodni, idąc za ojcami wschodnimi, zawsze łączy Boże Narodzenie z ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem. Dlatego na ikonie też dostrzegamy krzyż. To jest ten znak odkupienia. Nad żłóbkiem pochyla się Najświętsza Dziewica i Święty Józef. A więc mamy na tej ikonie obraz rodziny, a zarazem obraz pierwszego Kościoła, do którego Chrystus przychodzi, jest Jego niewidzialną głową, jest podstawą tego Kościoła. Dlatego widzimy tych pierwszych pasterzy. To są ci, którzy z głęboką wiarą przyjmują Chrystusa Narodzonego. Widzimy też w drodze mędrców. To są ci, którzy idą do Chrystusa, szukając Go i znajdują i wracają inną drogą. Wracają nawróceni, pełni radości. Widzimy świętą rodzinę modlącą się w głębokiej adoracji nad Chrystusem w żłobie. To jest obraz każdej rodziny, a szczególnie rodziny chrześcijańskiej, bo Chrystus jest w tej rodzinie żywy. Chrystus jest ten, który się narodził przez sakrament małżeństwa. Maryja z Józefem bronią życia, uciekają. Maryja z Józefem podają tego Jezusa innym. Ta grota jest otwarta dla wszystkich, przestrzeń otwarta. Każdy może przyjść, tak jak rodziny chrześcijańskie powinny być otwarte. Chrystus przychodzi, by ubóstwić człowieka. Teologia wschodnia mówi głęboko o głębokim nawróceniu człowieka. Wy, którzy w Chrystusa ochrzciliście się, w Niego wy przybraliście się. Słowa świętego Pawła, śpiewane przez Kościół Wschodni w czasie świąt. To jest ta głęboka myśl, by człowiek się nawrócił. Do tego służy właśnie ten post adwentowy na metanoję, przeobrażenie człowieka. To jest ta głęboka myśl duchowa. Tu widzimy Kościół. Cały Kościół, bo rodzina jest tym małym, domowym Kościołem, gdzie dwóch albo trzech w imię moje, tam ja jestem. Ta rodzina tworzy ten wielki Kościół, parafię. My odbyliśmy, jak Kościół grecko-katolicki, sobór. To jest tak jak synody diecezjalne, gdzie hasłem był żywa parafia, spotkanie z żywym Chrystusem. Jak będą wierni, przepojeni Bogiem, modlitwą, tak jak święta rodzina, to i parafia będzie żywa, i parafia będzie święta. Taka parafia nie będzie skłócona, taka parafia nie będzie rozbita, taka parafia będzie otwarta,
Taka parafia będzie przyjmować każdego, kto potrzebuje. A przecież patrzymy na dzisiejszy świat, patrzymy na Ukrainę, gdzie te rodziny też szukają miejsca, szukają jakiegoś spoczynku, często nie mając. Tak jak ta święta rodzina, takie są i w Syrii, i w Iraku, biedne rodziny, ale jaki hart ducha, jakie chrześcijaństwo w Iraku, w Syrii, gdzie ci ludzie, chociaż cierpią, głęboko wierzą. I ta ikona to samo przedstawia. Przedstawia krzyż, jak powiedziałem, ale też coś innego przedstawia. Przedstawia cały świat odnowiony. Widzimy tam i zwierzęta, widzimy rośliny, widzimy palmy. Przecież to jest odnowiony świat. Oto wszystko nowym czynię. Ten Bóg, który narodził się, jest ciągle obecny. To niedaleki Jezus z Betlejem. To jest ten obecny w swoim Słowie, a szczególnie w Kościele, a w osobliwy sposób w liturgii mszy świętej. Przecież ten żlub, czy to był kamienny, czy inny, przypomina nam ołtarz, przypomina nam niedzielę, przypomina nam życie parafialne, życie wszystkich ludzi. I to jest sens, głęboki sens świąt Bożego Narodzenia. Drodzy bracia i siostry, czegoż mogę wam życzyć? Przede wszystkim tej głębokiej wiary Jezusa, w Jezusa Narodzonego, wiary Najświętszej Dziewicy Maryi, wiary świętego Józefa, tej prostej, szczerej wiary pasterzy, tej głębokiej wiary mędrców. Życzę wam wszystkim i sobie też tej nowej drogi, drogi nawrócenia głębokiego, drogi świętości, ciągłej pamięci, modlitwy w rodzinach, by to Słowo Boże, o którym mówi Ojciec Święty, było zawsze nie tylko w naszych kieszeniach, na półkach, ale też na stole, byśmy nim żyli i uświęcali. Otwórzcie serca na potrzeby tych biednych rodzin z Iraku, z Syrii, z Ukrainy. Jak możecie, pomagajcie. Tak jak przyszli pasterze składali dary i mędrcy, tak i my dajmy dar modlitwy, jak ktoś może i dar materialny, bo ci ludzie są w wielkiej, bardzo wielkiej biedzie, a czasami nawet nędzy. By to Boże Narodzenie było pełne, niech zapełniają się nasze cerkwie, kościoły. I tego wam życzę, wam drodzy moi, diecezjanie, archidiecezji z jednej i drugiej i wam, drodzy bracia i siostry z obrządku łacińskiego, też składam te same serdeczne życzenia. Dziękuję serdecznie telewizji Trwam, Radio Maryja, że umożliwia przekazanie tych parę myśli, chrześcijańskich do naszych wiernych. Bóg wam zapłać. Chrystus rodził się, sławimy Jego. Chrystus się rodził, wysławiajmy.